Dzień dobry. Dzień dobry. Dziewiąta, wszystkich. dziewiąta rano, brief morning, zaczynamy piątkowy, ostatni w tym tygodniu. Gościem moim jest Jacek Amsterdamski, head of video w grupie Wirtualna Polska, która póki co robi wideo w internecie, ale niebawem startuje też z wideo w telewizji tradycyjnej. Ja chciałem się zapytać, czy to jest to samo z waszego punktu widzenia, tylko w innej technologii, czy jednak telewizja robi się trochę inaczej niż to, co robicie dotychczas? No to mógłbym na dzień dobry odpowiedzieć pytaniem na pytanie, czym jest tradycyjna telewizja, bo w dzisiejszych czasach te granice są zatarte i one się zacierają od jakiegoś czasu, a one się jeszcze bardziej będą zacierać i teraz mamy różne formy przekazu, przeróżne formy narracji i mamy wielość platform i to są różne historie i problem polega na tym, że ta sama osoba oglądająca jaką treść na przykład na dużym ekranie w swoim pokoju, na fotelu zachowuje się zupełnie inaczej niż kiedy robi to, kiedy ogląda na przykład na tablecie. I teraz tu jest gigantyczne wyzwanie. I teraz to wideo online'owe rządzi się swoimi prawami. No tylko mamy tyle gatunków i typów wideo online'owego. No bo jak porównać ultra krótkie wideo snapchatowe z serwisem VOD? No to jest wideo i to jest wideo. I teraz wracając do pytania, czy to jest jakby to samo, czy ten broadcast jednak trochę się od online'u różni? No oczywiście, że się różni. No i teraz cała sztuka polega na tym, żeby i to próbują, to próbują ludzie na całym świecie zrobić, żeby raz wyprodukować i dostosować ten raz wyprodukowany materiał do różnych pól dystrybucji. Bo co z tego, że będziemy mieli fantastyczny film, albo reportaż, albo dokument, albo krótki klip, jeżeli on trafi w zupełnie inne środowisko. Środowisko, w którym, które jest dla tej formy, dla danej formy po prostu nieprzyjazne. A będzie jakaś synergia kontentowa pomiędzy tym, co się będzie działo w kanale tradycyjnym i online'owym? No taki jest pomysł i oczywiście, że będzie. I oczywiście będzie część wspólna. I będą zbiory rozłączne. Mhm. I teraz ta część wspólna, tą częścią wspólną na pewno będą nasze własne produkcje, w tym trwający zresztą tu obok w tym momencie program na żywo, który codziennie produkujemy, ale też będzie, musi być stworzona biblioteka cyfrowa ze serialami, dokumentami, które będą pracowały w broadcaście, ale co nie znaczy, że też one nie mogą później albo równolegle jakoś zaistnieć w online. Właśnie wspomniał Pan o Snapchacie, który też jest nazywany taką współczesną telewizją mobilną. Czy ja się chciałem zapytać, jak takie trendy jak Snapchat wpływają na to, jak myślicie o tym kontencie tworzonym w WPTV teraz, w wideo w internecie, ale no, tworzonym też dla tej grupy, która z tych trendów coraz bardziej korzysta, której zachowania konsumenckie się przez te trendy kształtują. No dobrze, tylko mamy sytuację, w której mamy wiele platform, tak? Bo mamy Snapa, mamy Facebooka, Periscope'a. Mamy Periscope'a na Twitterze, mamy jakby tradycyjne, tak? Czyli tradycyjne strony typu WP.pl czy inne tego typu, czyli horyzontalne portale. I teraz trzeba te treści dopasować właśnie do zachowań, które towarzyszą konsumpcji na danej platformie. I teraz, czy my obserwujemy, co się dzieje na Snapie? Oczywiście, tak, obserwujemy. No ale taki wydawca internetowy nie jest instytucją charytatywną. I teraz, w jaki sposób w tym momencie można seryjnie, cyklicznie zarabiać na Snapie? I teraz chodzi o to, tak, na pewno zaistniejemy na Snapchacie, natomiast to nie jest tak, że na przykład fragmenty
fragmenty z programu na żywo, z premiery, czy z wicepremier, czy z innym politykiem, czy z innym ekonomistą, nagle zaistnieje na Snapchacie. My możemy próbować na Snapchata wrzucać różne fragmenty naszej produkcji, po to, żeby ludzi, którzy są na Snapchacie, a ich na przykład nie ma na wirtualnym, po to, żeby próbować do nas przyciągnąć. Tak, ale jeżeli na przykład Snapchat jest syndromem tego, że młody widz, młody odbiorca takich treści interesuje się głównie tym, co się dzieje tu i teraz. I dla niego newsy czy też jakieś treści z wczoraj nie mają już takiej wartości jak te, które może dostać dokładnie w momencie, jak się dzieją. I ja jestem ciekaw, czy to wpływa jakoś na to, jak myślicie o kontencie tworzonym jednak do online'u, ale tego tradycyjnego, czyli na stronę internetową. Znaczy, mamy swoją korową działalność. Mamy swoją korową działalność, na której jesteśmy skoncentrowani. I Snapa traktujemy jako kolejne pole dystrybucji i musimy się dostosować do sposobu, w jakim ludzie konsumują na Snapie, młodzi ludzie, i próbować im tam wrzucać odpowiedni kontent. To nie znaczy, że każdy. Może przykład z fragmentami programów tych bardzo jakościowo merytorycznych. To może to był zły przykład, ale chodziło mi o sam mechanizm. Okay. No, chodziło mi o sam mechanizm, jak to powinno funkcjonować. A wideo w mediach społecznościowych, na Facebooku, na YouTubie, czy to jest dla Was konkurencja, czy też kolejny kanał dystrybucji? Nie, to jest dla nas szansa. To jest szansa i wyzwanie. Szansa na ściągnięcie użytkowników, których na co dzień my nie mamy. Mhm. Więc absolutnie nie traktuję tego jako konkurencji. Natomiast jak popatrzymy w Polsce choćby, a mówimy o naszym lokalnym rynku, bo mamy jakby dwie równoległe rzeczywistości, ale tu na co dzień pracujemy na naszym lokalnym rynku, to co się dzieje na przykład na Facebooku jest dla nas w tym momencie o wiele bardziej istotne niż to, co się dzieje na Snapie. Natomiast to nie znaczy, że to jest zero-jedynkowa relacja. Ale to są tylko kanały budowania zasięgu, czy też rozważacie w Waszej strategii na przykład monetyzację ich jako odrębnych kanałów obecności właśnie wideo w internecie? No, wydaje mi się, że w pierwszej kolejności jest potrzebny zasięg, żeby cokolwiek można było monetyzować, a żeby ten zasięg sensownie zbudować, to trzeba dopracować formę komunikacji. Świetnie pamiętam opowieść youtuberów na MIP.comie w Cannes, którzy, i to była opowieść ludzi, którzy funkcjonują na globalnym rynku. I oni opowiadali, że jak przygotowują materiał, to co trafia, to co wrzucają na YouTube'a i na Vimeo, to jest ta perełka, to jest ten najbardziej dopracowany materiał. A Facebook i Twitter i Snap traktują jako kanały komunikacji ze swoimi użytkownikami. No tym bardziej, że w dalszym ciągu Facebook jest miejscem, które nie pozwala na ochronę praw autorskich. YouTube daje taką możliwość, natomiast Facebook, już nie mówiąc o Snapchacie i innych kanałach, takiej możliwości nie dają. Takim tematem, który też się pojawiał ostatnio, znaczy był taki dzień, że tym tematem żył cały internet, ale też jest to temat jeszcze dyskutowany, to jest wejście Netflixa do Polski. Na początku był duży zachwyt tym, że w końcu, potem się okazało, że to jednak nie tylko w sumie to tak przy okazji do Polski, a tak naprawdę to do Indii i reszty świata. A potem się pojawiły też głosy już po przeanalizowaniu tej oferty, że to nie do końca jest ten Netflix, na który liczyliśmy. I ja jestem bardzo ciekaw tego, czy ten Netflix nie wszedł za późno, czy nasz rynek nie jest już rynkiem na tego Netflixa za bardzo samodzielnym. Też jednak no, te pirackie treści są w Polsce bardzo już wyeksploatowane. Czy dla Was Netflix jest jakimś ważnym graczem z punktu widzenia tego, co robicie? Czy to jest po prostu jakaś taka mała, dodatkowa marka? No bo duża marka, ale na razie ta obecność nie jest jednak tak mocno
dopracowana, tak? Dobrze, ale umówmy się, że Netflix tak naprawdę ma szansę stworzyć sobie rynek w Polsce. I Netflix działa zupełnie w innym modelu. Netflix, te płatności Netflixowe to jest forma abonamentu, która w Polsce jest bardzo rzadka. I teraz te online'owe platformy VOD, które są i które mają się dobrze i dla których Netflix nie będzie w tym pierwszym kroku jakimś specjalnym zagrożeniem, to tam są mikropłatności, tak? I tam płacimy parę złotych albo paręnaście złotych za jeden klip, za jeden Tak, ale może materiał. polski. I to jest kompletnie inna historia. Tutaj to wejście Netflixa może spowodować, że zostanie spopularyzowana forma abonamentowa. I to jest szansa dla rynku, i to jest szansa tak naprawdę dla wszystkich graczy. Nie przypuszczam, żeby wejście Netflixa było jakimś wielkim zagrożeniem dla serwisów VOD obecnie działających w Polsce. Natomiast może być jakąś konkurencją dla telewizji, dla na przykład dla HBO, tak? I dla ich serwisu HBO Go, albo dla kablówek. Ja sobie trochę skakałem po ofercie i moja kablówka oferuje mi dość bogaty katalog VOD, ale za każdym razem muszę zapłacić tam od 10 do tam 20 zł. No i się zastanawiam, obejrzeć to czy nie, czy te 20 zł, czy te 15 zł to będzie dobra transakcja, czy to będzie zła transakcja. A tu mamy, tutaj płacimy raz, tam między 30 kilka, a pod 50 zł i możemy wbuszować w tym katalogu. I czy ten katalog jest taki sam jak w Stanach? Nie, oczywiście, że on jest uboższy, ale to wynika z kwestii licencyjnych. I tak jak pan powiedział, znaczy Netflix nie wszedł do Polski. Netflix wszedł do 130 krajów jednocześnie, w tym do Polski. I to jest kompletnie inny model biznesowy i to jest gracz globalny. I teraz, jeżeli przeciętny abonament w Netflixie to jest 10 euro, a przed rozszerzeniem o te 130 państw Netflix miał 70 milionów aktywnych użytkowników, no to łatwo policzyć, jakie to są miesięczne wpływy. I to jest kompletnie inne myślenie i oni mogą sobie pozwolić na bardzo długi horyzont czasowy. I mogą sobie też pozwolić na tworzenie własnych produkcji wysokobudżetowych. Czy jest w Polsce ktoś, kto byłby w stanie w ten sposób konkurować z Netflixem, tworząc własne takie wysokobudżetowe produkcje? Z tego, co słyszałem, to w zeszłym roku budżet na produkcje własne Netflixa wahał się między 3,5 a 5 miliardów dolarów. Czy jest ktoś w Polsce, kto ma taką kasę? No nie na skalę globalną, ale nas jakby, no bo w Polsce produkuje się dużo kontentu, tak? Wszystkie telewizje produkują własny Okej. kontent, Okay. tylko Ale czy przypadkiem nie jest za wcześnie, żeby w tym momencie, na tym etapie rozwoju rynku i obecności Netflixa w Polsce, czy Netflixowi opłacałoby się tu produkować tylko i wyłącznie z myślą o polskim rynku? No nie, przecież wszystkie te produkcje, które są, one są w Netflixie, one są z myślą albo większość z nich jest z myślą o globalnych rynkach. I teraz, czy w Polsce może powstać projekt, który obejrzy się na całym świecie? Pewnie tak, bo dlaczego nie? Natomiast no to nie będzie seryjna produkcja. Natomiast czy w Polsce Netflix będzie miał tylu abonentów, żeby dla nich w najbliższym czasie Netflixowi opłacało się tutaj produkować? Chciałbym, żeby tak było, ale wątpię. Ja tam widziałem, że pojawiło się przed chwilą jakieś pytanie. Jeżeli mógłbym poprosić je jeszcze raz, to zaraz na nie postaram się odpowiedzieć. A ja tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałem się zapytać, kiedy możemy się spodziewać, czy już wiadomo, czy już wiecie, kiedy dostaniecie koncesję, i czy możemy w przybliżeniu narysować jakąś datę rozpoczęcia działalności? Czekamy na dokumenty z Krajowej Rady i w tym dokumencie koncesyjnym będą określone widełki czasowe, kiedy musimy ruszyć. Pewnie wydarzy się to w tym roku. W tym roku.
To bardzo będziemy w takim razie z niecierpliwością czekać. Pytania tam nie widzę, ale bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję, że mogliśmy dzisiaj porozmawiać. Gościem Brief Morning był dzisiaj Jacek Amsterdamski, który kieruje wideo w wirtualnej Polsce i rozmawialiśmy nie tylko o wideo w wirtualnej Polsce, ale też o tym, jak w internecie i poza internetem tworzy się dzisiaj dobrą telewizję. Bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Państwu. Do widzenia.